Proszę Państwa, to jest... Nie. Pop. Corner. Dzień dobry. Witam Was, Ola i Maciek. Ostatni odcinek drugiego sezonu. Najbardziej wesoła piosenka na świecie. Tak, najwesoła. Jest wesoła, bo zawsze leci w talent show, więc tak. Wszystko się zgadza akurat. I jak kiedy wchodzą ktoś jurorzy. Wygrywa. Kiedy ktoś nie, najczęściej jak jurorzy wchodzą właśnie. Nie, co ty gadasz? To właśnie było na wejściach jurorów. To było, kiedy były już finały i coś takiego się podniosłego działo. To i wtedy. Na wejściach jurorów. Ktoś kulą na przykład tak kręcił. A nie, to był akurat ten... To był Pawlic. Pawlic był przy Mercat Ball. To oni nie kręcili kulą, tylko swoimi ciałami. Był gość, który kręcił kulą. Kręcili kulkami. Ale ja nie jestem pewien, czy Pawlic robił do niego muzykę. Możliwe, że tak było rzeczywiście. Ale na pewno z Mercat Ball on robił. Ball jest w nazwie, to są kule. Przy tych, co pierwszy ten... Ale my dzisiaj nie o kulach. My dzisiaj o najwybitniejszym Polaku. I nie mówię tutaj o Sentino. Ani o papieżu. Będzie najwybitniejszy Polak. Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, który niedawno przyjął polskie obywatelstwo, znaczy ma i amerykańskie, bo i polskie. Bo nazwisko mu się kończy na ski. Tak, jego babcia była pochodzenia polskiego i była imigrantką, która uciekła do Stanów Zjednoczonych. Nie pamiętam w którym, no ale to pewnie w trakcie wojny, no to najprawdopodobniej było. I on obiecał, że przyjmie polskie obywatelstwo. No i przyjął. I naprawdę przyjął polskie obywatelstwo, jest Polakiem. Ale komu obiecał, babci? Nie wiem, czy babci, czy rodzicom, ale po prostu obiecał chyba rodzicom, że przyjmie polskie obywatelstwo. Przyjął polskie obywatelstwo, dlatego witamy cię, Darren. Mam nadzieję, że potrafisz dobrze powiedzieć kurwa pierogi i Jan Paweł II. To jest najważniejsze. W tej kolejności. Umieć to powiedzieć, tak. No i dzisiaj właśnie chcieliśmy zwrócić uwagę na Darrena Aronofskiego i na to, co on sobą reprezentuje, ten chłopak. Te chłopczysko, ten Darren Aronofsky. Te chłopczysko. Otóż tak, ja się spotkałem z nim po raz pierwszy przy okazji Requiem for a Dream. Nie, ja widziałem, że on wyreżyserował Pi, ale Pi wtedy nie widziałem. Widziałem tylko Pi w magazynie Film, bo wtedy kupowałem magazyn Film. A zobaczyłeś dopiero po Requiem, tak? No tak. Ja miałam dokładnie tę samą drogę. Pierwszy film to był Requiem for a Dream, po czym, wiesz, człowiek doznawał tego takiego, o mój Boże, co on jeszcze wyreżyserował. Requiem w ogóle miało być karą dla klasy pierwszej. Ja byłem wtedy w drugiej klasie. No. Miało być karą dla klasy pierwszej za to, że znaleźli u nich narkotyki. Jakąś trawę znaleźli u nich i wzięli ich na Requiem for a Dream do kina, nie? I że to miało być takie pouczające. No i rzeczywiście kilka osób tam było mega zszokowanych. Ja oglądałem Requiem for a Dream w jakiejś chujowej jakości, na kompie, na wypalonych dwóch CD-kach, na kompie na strychu. Czy mieliśmy te same dwa CD-ki wypalone? Możliwe. Czy to z jednego źródła były? Możliwe, że tak. Bo ja miałam dokładnie tak samo Requiem for a Dream. I to było na strychu, bo tam miałem komputer. Problem był taki z tym strychem, że pomiędzy godziną 13 a 18 przez świetlik wpadało słońce i to tak, kurwa, było tam jasno, że nic nie można było zobaczyć, a akurat na kompa tak padało słońce. Ja nie wiem, czemu mama tak ustawiła tego kompa, nigdy go nie przestawiliśmy, nie? Ale siedziała tak ustawiony. Tam wieczorami dopiero i nie, tak, ona nie wieczorami było to tam, dla niej, nie było to dla niej bo ona najczęściej wieczorami siedziała i pisała, nie? Akty notarialne. No i ja tam sobie siedziałem na tym kompie. No i pamiętam właśnie, że oglądałem, było ciepło i kurwa nic nie widziałem na tym ekranie, nie? Ale mnie rozjebał ten film na łopatki, rozłożył mnie na czynniki pierwsze, zarówno pod kątem montażu, pierwszy raz spotkałem się z takim montażem, z tymi wstawkami, które ma ten Aronofsky. Z okiem, wszystko pod muzykę. Tak, pod dźwięki, nie? Tych aktorów ja praktycznie nie znałem. Ja znałem skądś tam Jennifer Connelly. Ja też tylko Jennifer Connelly. Ale ani Wayansa, bo wtedy... Ja nawet nie kojarzyłem, że to jest ten sam gość ze Scary Movie, nie? Jared Leto w ogóle nie kojarzyłem. No a tamtych też, no tam już nikogo właściwie innego nie ma, tak na dobrą sprawę, kto mógłby się... Ktoś bardziej nie, mainstreamowy. Oczywiście matkę. A tak, ale ja nie kojarzyłem... Nie, Ellen Burstyn. Okej, nie, to ja ją kojarzyłam, ale to nigdy... To było zawsze dla mnie taka, no, aktorka, którą, wiesz, kojarzysz, nawet nie wiesz, jak ona się nazywa. Tak. Że kojarzysz, że ją widziałeś w jakimś filmie, nawet nie wiesz, jak ona się nazywa, nie? No to było to. No mnie rozjebało to wtedy Requiem for a Dream. Wtedy sobie pomyślałem, że to jest geniusz jakiś naprawdę, ten Aronofsky pod kątem muzyki. No Clint Mansell, muzyka Clinta Mansella. Wszystko tam się układało idealnie. I kadry, ujęcia, historia, wszystko super. Edgy było i tak dalej. Potem zobaczyłem to Pi
Pi już mi tak bardzo nie siadło, dla mnie to był taki Franz Kafka trochę. Mi Pi też nie siadło. No i to był właśnie taki Franz Kafka, nie? No i później tak sobie czekałem na to, co nowego Aronofsky wypuści. I Aronofsky wypuścił Źródło. I ja Źródła nie widziałem, dopiero z tobą je zobaczyłem, jak się, mieszkaliśmy wtedy na Chmielnej. I ty zasnęłaś, nie tak. wiem w którym momencie, ale zasnęłaś. Ja zobaczyłem to do końca i to był dobry film, ale ja go kompletnie nie pamiętam. Mhm. Kompletnie nie pamiętam nic, co było związane z tym pamiętam, Źródłem. Ja też nie pamiętam, bo zasnęłam. No tak, ty zasnęłaś, ale ja tak sobie wtedy pomyślałem, jak go zobaczyłem, o kurde, szkoda, że zasnęłaś, bo to jest naprawdę spoko film, ale były też takie momenty, które mi się mega dłużyły i to nie był jakiś taki film, że o Jezus, że to jest coś, co mnie rozpierdoliło właśnie na łopatki, mimo że też był Clint Mansell, chyba tam muzyka była, był fajnie zagrany, natomiast no nie wiem, no nie kupiło mnie to jakoś bardzo, natomiast stwierdziłem fajny film. No i tutaj już taki miałem... trochę glitch z tym Aronofskim, no bo jednak to Pi nie do końca moja bajka, to też nie do końca moja bajka. No to ciekawe, co następnego pokażę. W moim przypadku przygoda zaczęła się bardzo podobnie jak u ciebie, to znaczy u mnie w szkole moje najbliższe grono już widziało Requiem for a Dream, wszyscy o tym filmie gadali i ja miałam takie, że muszę to zobaczyć natychmiast, więc dostałam to też od kogoś wypalone na dwóch CD-kach i oglądam to u siebie w pokoju na komputerze i wróciłam ze szkoły, wzięłam sobie coś do jedzenia i włączyłam sobie to Requiem for a Dream, tak nie spodziewając się niczego. Nie, się spodziewałem właśnie. A ja właśnie nie nastawiając się na nic, bo to było bardzo świeże, bo po prostu u mnie o tym jednego dnia wszyscy gadali z tych moich najbliższych. Następnego dnia przynieśli mi płytę, jak ja powiedziałam, że jeszcze nie widziałam. I... no po prostu tak jak sobie zaczęłam to oglądać na takim luzaku, tak wmurowywało mnie w trakcie oglądania filmu coraz mocniej, bo ten po prostu film był taki hipnotyzujący, jednocześnie no, odrzucający to nie jest to słowo, ale taki, że no jak wypadek, wiesz, nie możesz odwrócić wzroku, chociaż patrzysz na obrazki, które powodują, że czujesz się źle, które sprawiają, że chce ci się płakać, że zostaje ci taka czarna dziura w głowie, coraz większa, tylko pogłębiająca się, a jednocześnie patrzysz z fascynacją. Muzyka, która wywołuje szereg emocji, więc ja ten film zobaczyłam i miałam takie, ja muszę go zobaczyć jeszcze raz, więc powiedziałam rodzicom, że widziałam super film i że muszą go zobaczyć razem ze mną i następnego dnia oglądałam go już z rodzicami. Na moich rodzicach zrobił podobne wrażenie. I potem właśnie zobaczyłam Pi, które dokładnie miałam tak samo, czyli no okej. Okay. No tak jak jesteś w liceum i ogólnie pałujesz się takim kinem bardziej ofowym, no to powiesz, no nie, no fajne to Pi było i popisujesz się potem w rozmowach z rówieśnikami, ale czy ten film mi się tak jakoś spodobał? Nie. Czy bardzo mi się nie podobał? Też nie. Po prostu taki no, film, no, film jak film. Podejrzewam, że teraz mniej by mi się podobał niż wtedy, a wtedy podobał mi się trochę bardziej ze względu na to, że no, było to bardziej do polansowania się. No, tak, tak. Więc raczej tylko z tego względu. No i Źródło, jak już tu wcześniej wspominałeś, no to związało się z moim snem. Swoim snem. Tak, że poszłam w kibę. Zaśnięciem na Chmielnej. Tak, ale nie dlatego, że film był nudny, po prostu ja tak czasem mam, że zasypiam na filmie. No. Zdarza się. No to to, co później on wypuszczał, pomijam Noe, czyli ten film, kurwa, z Russellem Crowe, którego ja widziałem tylko fragment. Ja nie widziałam Noe. Ja tylko fragment widziałem i wszyscy go tak zjebali, że to jest najgorszy film w ogóle Aronofskiego. Natomiast bardzo dużo osób podchodziło do Mother w taki sposób, że... Ale najpierw był Zapaśnik. Tak, jeszcze. Tak, ale chodzi mi o odbiór filmów Aronofskiego. Jeżeli chodzi o odbiór, to na pewno ja się spotkałam raczej z bardzo negatywnym odbiorem Mother i wśród naszych znajomych. I dlatego nie chcieliśmy tego oglądać, wśród recenzji, nie? Tak, i my zobaczyliśmy Mother stosunkowo niedawno, albo może stosunkowo późno. Patrząc tak. na premierę tego filmu, odwlekaliśmy to i oboje po seansie mieliśmy dokładnie te same spostrzeżenia. To znaczy raz, że zobaczyliśmy ten film zdecydowanie za późno, bo on jest bardzo dobry. Dwa, on absolutnie nie zasługuje na takie negatywne opinie. Zastanawialiśmy się, z czego te negatywne opinie mogą wynikać. I dokładnie nam się te same rzeczy podobały w filmie. No, tak samo go odebraliśmy. A z Zapaśnikiem było podobnie, tylko że Zapaśnikiem już się trochę ludzie jarali, nie? Bo to było... Zapaśnik nie miał negatywnego odbioru. Bo wiesz, bo to było... Ale też nie był filmem jakimś super popularnym, nie? To raczej też takie bardziej... Trochę, tak. Ale to było, wiesz co, po prostu powrót Mickey Rourke'a. Może to też wynikało z tego faktu. A czekaj, ale on nie był w Sin City wcześniej?
Tak, ale był w Sin City, ale w Sin City no jednak był postacią taką schowaną bardzo pod maską komiksu. Mhm. A tutaj mamy kogoś, z kim można się, wiesz, bardziej utożsamić. I rzeczywiście Sin City było wcześniej, bo Zapaśnik był później. Ja nie wiem, wydaje mi się, że w Zapaśniku jednak też jest schowany za mocną postacią, jest bardzo przerysowana. Jest upadłym gościem. Też wizualnie wygląda w dosyć specyficzny sposób. Zresztą w Sin City oni też dosyć mocno grali na tym jego wizerunku, na tym, do jakiego momentu on się doprowadził operacjami plastycznymi. Owszem, ale tutaj bardziej chodzi o to, że możesz się utożsamiać z Mickey Rourke'iem z tego powodu, że to jest historia dotycząca czegoś bliższego życiu ludzi. A to na pewno, jeżeli chodzi o samą treść filmu, to tak, no bo to jest dramat obyczajowy. Więc... Ojciec, który szuka odkupienia, który zostawił swoją córkę, olał ją tam z różnych powodów i on szuka tego odkupienia w jej oczach, w tym, że chce wrócić do jej życia i że być może to pomoże jemu odzyskać coś, co stracił, nie? Mhm. Wydaje mi się, że to jest w ogóle motyw przewijający się w filmach Aronofskiego, to znaczy takie relacje. No przede wszystkim. Relacje rodzic-dziecko. The Whale. Tak, ale w Mother też, no, tylko że tam jest jeszcze więcej. Tam jest Czarny Łabędź. Warstw, Czarny Łabędź, tak. I o toksycznych relacjach z rodzicami. Z rodzicami. No ale w Requiem for a Dream też masz toksyczną relację z rodzicem. No, no tak, w sensie tylko, że tu dziecko jest toksyczne akurat w tym wypadku. Ale matka jest nieradząca sobie kompletnie. W ogóle ja mam wrażenie, jak The Whale i Łabędź i Mother, to są trzy filmy, które mogą być snem. Każdy z nich mogłoby być snem. Albo mogłoby być jakimś etapem piekła, gdzie masz Mother, gdzie w ogóle to jest miejsce, z którego nie możesz się wydostać. The Whale to samo, też miejsce, z którego się nie możesz wydostać. I Czarny Łabędź też. Tym bardziej, że w Mother masz już bardzo dosłownie momentami przedstawione motywy biblijne, nawiązania do motywów biblijnych. No to tak, to bardzo by pasowało. Tak, no widzę, że tej Biblii jest trochę u niego. To źródło też miało jakieś takie konotacje z drzewem życia i tak dalej. Tak, tak, mocno. Noe. Adam i Ewa, Noe. Tak. Noe. Znaczy Adam i Ewa w źródle, w sensie jakby ta relacja więc, kobieco-męska. Tak, więc to wszystko tutaj jest. A to dziwne, bo jest Żydem, nie? Więc... Kto by się spodziewał? Chyba jest Żydem. Brzmi, jakby był Żydem, zdecydowanie. A to oceniasz od razu po nazwisku? No jasne, że tak. No. Jest Polakiem przede wszystkim. Jest. Więc my teraz jesteśmy świeżo po seansie właśnie Czarnego Łabędzia, gdzie oczywiście to jest walka z samym sobą, z tym, żeby wyjść do ludzi, żeby odkryć w sobie ten ekstrawertyzm, żeby nie być tym przestraszonym, stłamszonym przez matkę introwertykiem, na którego matka chucha i dmucha i któremu w pewnym momencie zaczynasz się buntować. To jest o buncie mocno właśnie przeciw swoim rodzicom, ale też o buncie przeciwko samemu sobie. Żeby samemu sobie odkryć tę inną stronę, którą mamy. Że musisz zabić w sobie coś starego. Tak, że musisz sobie zabić coś łagodnego czasami. Żeby móc odkryć inną twarz, osiągnąć sukces. Która cię właśnie popchnie w życiu do etapu, w którym jesteś w stanie osiągnąć sukces, bo sam sobie stoisz na przeszkodzie. No z kolei w The Whale mamy też przebaczenie, to tak jak w Zapaśniku trochę. Też... No plus też sam dla siebie jesteś przeszkodą. Tak, no dokładnie. Twoje decyzje, to jak postępujesz, stają się przeszkodą dla ciebie w osiągnięciu życiowego sukcesu. No, czymkolwiek by teraz sukcesu nie nazwać, bo oczywiście dla każdego ten sukces będzie czymś innym, tak? Dla tam profesora, czy też ojca, to będzie sukces rodzicielski w relacji z dzieckiem, czy też sukces w pracy. No. Dla baletnicy to będzie sukces na deskach teatru. Ja mam właśnie to w głowie, że ten pierwszy film Pi pomijam, ale Requiem for a Dream jest filmem, który mocno stąpa po ziemi, który jest mocno o czymś i nawet ten Zapaśnik jest też mocno o czymś, natomiast każdy kolejny, szczególnie Mother i The Whale, to są takie oniryczne, no takie sny po prostu,
Mam wrażenie, jakby to były takie, że coś, co tobie się wydaje, co jest w twojej głowie, te blokady, które są w twojej głowie. I ten Czarny Łabędź też pod to gdzieś tam podchodzi. Bardziej niż Zapaśnik i bardziej niż Requiem for a Dream, które są jednak o konkretnej sytuacji i są bardzo fizyczne. Tamte, mimo że fizyczność jest wpisana i w Łabędzia, i w The Whale jest ta fizyczność, i w Zapaśnika też jest wpisana fizyczność. Ale bardziej dosłownie. Ale tam są, w tym jest dosłownie, a tutaj to wszystko jest takie unoszące się, to jest tak, jakbyś właśnie miał sen, że jesteś zamknięty w jednym pomieszczeniu i że tym, zresztą Pi jest takie, nie, w sumie, że jesteś zamknięty, więc Aronofsky trochę wrócił do swoich korzeni, bo jest zamknięty, był zamknięty cały czas, miał zamkniętą głowę, bo myślał, że jest Amerykaninem, a jest Polakiem. Musiał otworzyć swoją głowę na Polskę i właśnie dzięki temu, dzięki The Whale, otworzył te głowę i następny film będzie po polsku. Nie, oni się, to moja teoria na temat tego jest taka, że oni się z Patrykiem Wegą wymienili, bo Patryk Wega teraz będzie robił film na rynek amerykański, tak, a Aronofsky po prostu przenosi się do Polski, zrobiliśmy wymianę, wysłaliśmy nasze dobro narodowe w zamian za ich dobro narodowe. Patryk Wega przejmuje scenariusze Aronofskiego, a Aronofsky przejmuje scenariusze Patryka Wegi i będzie je realizował. Ja bym chciała tak totalnie zobaczyć film Aronofskiego wyreżyserowany przez Wegę i odwrotnie. No tak. Niewidzialna wojna Aronofskiego. Zapłacę za to. Zapłacę za to. Tak, ale totalnie tak bym chciał, żeby było. Może pokusiliby się na taki eksperyment. Wspaniałe by to było. Skoro już być. Jest jeden Polakiem, drugi Polakiem. Więc cudowne. By pasowało. Dziękujemy wam bardzo za ten w sumie już który 40 odcinek Popcornera. 40 odcinków już zrobiliśmy. Ja pierdolę. A mi jego 40 bez 4. Niesamowite. 40 odcinków Popcornera. Tak jak mówiłem, ten tydzień teraz sobie odpuszczamy, na pewno. To tyle, ile ty masz lat. Dużo. Ten tydzień sobie odpuszczamy i w następnym być może już wrócimy, tylko że nie, tak wakacyjnie wrócimy z nowym formatem, który jeszcze nie wiemy, jak się będzie nazywał. Znaczy wiemy, ale zobaczymy, czy będzie się tak nazywał. Tak. No i będzie ciekawe, więc na pewno będziecie usatysfakcjonowani. Teraz właśnie pomyślałam o tym, że jestem w wieku Karolakowym. To no, też filmowe. 39,5. Dobra. Zakładaj dalej, tak. Skórę, czerwoną bluzę i śpiewaj. Zabiorę cię! Właśnie tam, cześć, zrobię ci diastemę tylko. Do producentów filmowych tutaj jakbyście szukali kobiety, bo teraz musi kobieta musiałaby zagrać w drugiej części tego serialu, czy tam nawet w trzeciej części, bo nie wiem, czy tam była druga część. Chyba była. Pewnie była. To w trzeciej części, gdybyście szukali, to ja jestem idealnym Karolakiem. Tak. She's perfect, she's ideal. Dziękujemy wam bardzo. Pa. Trzymajcie się, pa.